dwie strony. Żartobliwie bym dodał, proszę państwa, dwie niezwykle kochające się i uwielbiające się strony, bo mamy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, to pani poseł Anna Milczanowska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze. Witam bardzo serdecznie pana posła. I ci z państwa, którzy nie mają podglądu, od razu wiedzą, że ta druga kochająca się strona to rzecz jasna Platforma Obywatelska. Jej przedstawicielem Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry panu, panie pośle. Panią poseł, witam państwa. Proszę państwa, 15 900 przypadków zakażeń. Takie dane dziś zostaną opublikowane. Jesteśmy niestety na fali wznoszącej. Co z tym zrobić? Anna Milczanowska. Rzeczywiście te dane każdego dnia przerażają, panie redaktorze. Nie spodziewaliśmy się, że aż... Spodziewaliśmy się czwartej fali, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie tak przybierała na sile. No z pewnością nie będzie lockdownu całkowitego wprowadzanego. Nie możemy sobie pozwolić na to, tak jak zachowywaliśmy się rok temu, bo trzeba pamiętać, że jednak te 20 milionów ludzi w Polsce jest zaszczepionych i te szczepionki cały czas mamy i można się szczepić, no bo dane wyraźnie mówią, że osoby przebywające w szpitalach to w przeważającej mierze te, które nie były zaszczepione i one gorzej przechodzą zakażenie COVID-em, koronawirusem. Jeżeli ewentualnie jakieś restrykcje, to może regionalnie, panie redaktorze, będą wprowadzone, ale cały czas zachęcamy do szczepienia. Zresztą nawet apelują teraz o to bardzo te osoby, które są w szpitalach i też proszą, że jednak warto się szczepić, bo osoba zaszczepiona o wiele łagodniej przechodzi objawy koronawirusa. Nie dochodzi do takich dramatycznych sytuacji jak szpital, a już nie daj Bóg respirator. Więc proszę państwa, szczepionki są w Polsce i punkty szczepień cały czas funkcjonują. I można z nich korzystać. Teraz już wielu z nas szczepi się trzecią dawką taką przypominającą. Ale nie będzie tych całkowitych restrykcji, nie będzie zamykania państwa, bo przemysł musi działać, szkoły działają, niektóre są wyłączane tam, gdzie dochodzi do zachorowań, albo hybrydowo, taka mieszana nauka, albo niektóre klasy całkowicie na ileś dni wyłączone, ale później wracają, panie redaktorze. Nie wiem, z jaką siłą to jeszcze będzie przybierało, bo analitycy, no, jak widać, też się pomylili. Liczyliśmy, że będzie to po kilka tysięcy zakażeń dziennie, a nie już po kilkanaście dzisiaj, 16, tysięcy. A dzisiaj 16 tysięcy bez mała. Pan poseł Borys, co z tym fantem zrobić? Znaczy tak, po pierwsze należałoby się dokładnie wsłuchać w to, co mówi pan minister Niedzielski. Jednak jego teorie i to, co opowiadał, nie sprawdzały się, bo jednak ta czwarta fala już przekroczyła, przynajmniej w dwóch regionach, mówię o regionie Lubelszczyzny i Podlasia, przekroczyła te najbardziej dramatyczne wyniki sprzed pierwszej, drugiej i trzeciej fali. Więc jesteśmy już jakby na drodze, przynajmniej w niektórych regionach, o wiele poważnej sytuacji i to, co mówi pan minister Niedzielski, po pierwsze się nie sprawdza. Po drugie, ja chciałbym tylko uniknąć, żebyśmy my wszyscy jako kraj, jako obywatele, uniknęli tego, co wydarzyło się w tej pierwszej i drugiej fali. Otóż Polaków umarło na COVID 70 tysięcy i mamy najgorsze wskaźniki w Europie w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców. Wyciągnijmy z tego wnioski. Uważam, że z jednej strony oczywiście to te szczepienia muszą przebiegać dużo szybciej i myślę, że powinniśmy jeszcze więcej, szczególnie ministerstwo i rząd, wykonać działań, aby zachęcać do szczepień. To po pierwsze. Po drugie, uważam, że nie może stanąć służba zdrowia, bo wiele śmierci, które wydarzyły się w ubiegłym roku, a przypomnę, że to był najgorszy wskaźnik od zakończenia II wojny światowej. Umarło nas najwięcej w tej historii powojennej. Po prostu służba zdrowia stanęła. Nie możemy powtórzyć tego samego, żeby ludzie chorzy na raka, ludzie, którym diagnozują się choroby wieńcowe, nie byli w stanie być właściwie zdiagnozowani wcześniej i trafić wtedy, kiedy muszą trafić do szpitala, aby podjąć stosowne leczenie. W związku z tym my oczekujemy od rządu stanowczych i szybszych działań. Nie wierzymy panu ministrowi Niedzielskiemu, bo jego teorie się po prostu w praktyce nie sprawdzają. Jeżeli apelujemy od roku, żeby objąć
większym wsparciem psychologicznym, czasami psychiatrycznym dzieci w szkołach, wiemy co się dzieje po pandemii, próby samobójcze, depresja, no to nie może być tak, że państwo przekazuje 15 milionów złotych na zwiększenie wsparcia. To jest kilka złotych na nauczyciela. Panie, tak panie pośle, ale przepraszam, proszę państwa, ale państwo zaczynają już robić politykę i powiem szczerze, mnie się to zaczyna nie podobać. Powiem o tyle, bo moje pytanie dotyczyło koronawirusa. Ja się z panem zgadzam, ma pan rację. Jeśli chodzi o psychiatrię, powinny być nakłady zdecydowanie większe, szczególnie na psychiatrię dziecięcą i młodzieżową. Absolutnie. Tak. Podpisuję się pod tym, ale ja się pytam, co dziś zrobić z tym COVID-em, z którym mamy do czynienia. Czy to jest ten moment, że państwo powinni jak i tak samo mówić? Znaczy, może nie tymi samymi słowami, ale czy nie powinniście nadawać na tych samych falach? Mówiąc wprost, rozmawiam przed kilkudziesięcioma minutami z Włodzimierzem Czerzastym. On mówi tak, wprowadźmy restrykcje, chcesz do restauracji? Musisz mieć paszport covidowy, nie masz, nie wchodzisz. Czy państwo byście to poparli, tak czy nie? Pan poseł Borys. Ja myślę, że przed nami dokładnie taka decyzja. Osób po stronie Koalicji Obywatelskiej poprze takie restrykcje. Być może one są niezbędne do tego, żeby zmniejszyć... Ale pan mówi tak, być może one są niezbędne. Czarzasty mówi z przekonaniem, trzeba wprowadzić model czy francuski, czy włoski. Mają doświadczenie, wiedzą jak to się robi i tam za bardzo, no nikt nie... Znaczy, są demonstracje, to prawda. Tylko tam generalnie ludzie to szanują. Ja myślę, że tak. Panie pośle, ja panu jeszcze nawet ułatwię zadanie bardziej, ponieważ ja sobie pozwoliłem z tym przekąsem czy z przekorą powiedzieć, że wy się uwielbiacie i kochacie PO i PiS. W związku z powyższym idę krok dalej. To, że na przykład rząd obecnie sprawujący władzę nie wprowadza pewnego rodzaju pewnie ograniczeń, tak sądzę, ja nie jestem pewny tego, ale nie robi tego między innymi po to, żeby wam nie dać paliwa politycznego. Być może, bo jeżeli popatrzymy na mapę wyszczepialności w Polsce, to jednak ta część regionów po stronie wschodniej ma większy wskaźnik nieszczepialności, która przecież ogranicza skutki koronawirusa. Proszę położyć projekt ustawy. Na pewno będziemy popierać taki projekt ustawy, tylko że Prawo i Sprawiedliwość nie chce tego zrobić. Po drugie, to po mojej rozmowie z wieloma dyrektorami szpitali, którzy byli na pierwszym froncie szpitali covidowych, my musimy zachować pełną gotowość oddziałów covidowych, a jednocześnie zwiększyć środki dla wszystkich tych, którzy pracują na oddziałach niecovidowych. Nie może być tak, że my ratujemy życie i zdrowie, stawiając tak naprawdę 100% aktywności. Co musimy robić, to jest powinność i najważniejsza rzecz w oddziałach covidowych, a pozostałe oddziały tak naprawdę funkcjonują na pół gwizdka. No ale funkcjonują między innymi dlatego tak, że ludzie, ja pamiętam tę ostatnią falę, no przepraszam, że pamiętam, ale ona mnie, co prawda na początku, bo w marcu trafiłem sam do szpitala, ale później rozmawiałem wielokrotnie z profesorem Radziszewskim, urologiem, doskonałym notabene. I on prosił na antenie TVP Info, zadzwonił, mówi, panie redaktorze, proszę, ja muszę przyjść coś powiedzieć. Przyszedł pan profesor i mówi tak, ludzie, błagam was, nie zostawiajcie nowotworów, nie zostawiajcie spraw urologicznych w domu, odważcie się, przyjdźcie, my jesteśmy, czekamy, chcemy wam nieść pomoc, tak jak nieśliśmy do tej pory. Oczywiście, tylko wie pan, jeżeli w Polsce na 10 tysięcy mieszkańców zmarły 23 osoby, a w Norwegii jedna w czasie covidowym więcej niż normalny standard, w Danii 3 i te 70 tysięcy Polek i Polaków, to jest również efekt tego, że system zdrowia stanął. Teleporady, dostępność do specjalistów w tym czasie, przecież ktoś musi zdiagnozować, że przechodzimy zawał, chorobę wieńcową czy nowotwór. Dlatego mówię, żeby nie powtórzyć tego, co stało się tragedią dla Polski, gdzie umarło nas najwięcej od II wojny światowej. Panie pośle, ponieważ udało mi się od ministra Niedzielskiego usłyszeć to, co... Ponieważ udało mi się od ministra Niedzielskiego usłyszeć to, o czym się mówi i o czym się wie, czyli między innymi o sytuacji w szkołach, już to jest niezwykle ważny problem. Zdrowie psychiczne młodzieży, do tego wszystkiego i możliwość utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, etc., etc. Ale to jest drugie największe źródło transmisji koronawirusa. Czy to jest już ten moment, żeby wprowadzić albo nauczanie hybrydowe, albo żeby, no nie wiem, no, wprowadzić jakiś inny model? Nauczyciele chorują, dzieciaki na kwarantannach, no to się dzieje. Uważam, że tak. Moje dwie córki chodzą do jednej szkoły, z czego jedna jest na kwarantannie, druga chodzi normalnie. Trzy klasy są wyłączone. Nie mówię już o tym, co dzieje się na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Uważam, że natychmiast na Lubelszczyźnie i Podlasiu, gdzie mamy największy w
historii tamtych regionów poziom zachorowalności powinno być albo hybrydowe, lub też zdalne nauczanie. Wszyscy wiemy, że szkoły są największym źródłem transmisji koronawirusa, więc uważam, że tutaj trzeba więcej aktywności i więcej odwagi w działaniach ministra. Ja jej nie widzę. Tak jak minister pomylił się, że ta fala nie będzie większa niż pierwsza, druga, okazuje się, że właśnie w tych dwóch regionach, bierzmy z tego przykład, najmniej wyszczepialnych w Polsce, mamy największą transmisję i największą zachorowalność. Anna Milczanowska, pani poseł, to jednak Piotr Borys i rozumiem, że Platforma Obywatelska wyciągają wam albo rękę na zgodę, albo chcą wesprzeć w pewnego rodzaju działania, które chyba należałoby już podjąć. Panie redaktorze, no jeżeli tak będzie i takie będą podejmowane decyzje, żeby wprowadzać działania, które będą jakąś formą restrykcji. Bo wie pan co, ja bym nie chciała wkładać w takie te rzeczy jak paszporty covidowe i restauracja i tak dalej, no bo tu to źródło transmisji nie jest takie duże, ale rzeczywiście te skupiska, a nimi niewątpliwie są zakłady pracy czy szkoły, gdzie wędruje wirus i zakaża. Ale proszę też wziąć pod uwagę tutaj jeszcze taką odpowiedzialność, że no mówimy o tych sprawach związanych z dziećmi, młodzieżą, z depresjami, z innymi takimi załamaniami psychicznymi. Chcemy w ostateczności te decyzje podejmować, że szkoły będą wyłączone. W związku z pani poseł, ale to przepraszam, ale to przy jakich wartościach, będą te ostateczności? Kiedy? Ale panie redaktorze, ale też proszę popatrzeć na to, że my mamy teraz trochę zupełnie inną sytuację niż rok temu. Ja wracam do swojej wcześniejszej wypowiedzi. 250 zgonów wczoraj. Ale panie pośle. Przedwczoraj, panie pośle. Ale jednak połowa społeczeństwa jest wyszczepiona. Więc ja sądzę, że już bardziej drastycznych sytuacji nie będzie, że jednak to wyszczepienie powoduje, że ten wirus nie będzie niósł za sobą takiego żniwa. Więc dyrektorzy szkół mają wolną rękę, organy prowadzące, żeby te szkoły albo zamykać, albo klasy wyłączać. To wyłączanie klas, no tak jak pan powiedział poseł, w przypadku jednej ze swoich córek. Ja tu widzę na swoim radomszańskim podwórku, że tak się dzieje, że klasy są wyłączane. Pani poseł, ale proszę teraz popatrzeć, z jakim absurdem mamy do czynienia. Ja przepraszam, ale będę nazywał rzeczy po imieniu. No, mówi pan poseł Borys o dwóch... Ale ja jeszcze bym chciała coś powiedzieć, panie jasne, redaktorze. Ale, odnośnie ale tylko jedną rzecz chcę powiedzieć. Pani poseł. Proszę, bardzo proszę. Mówi pan poseł Borys o dwóch swoich córkach. I teraz tak, chodzą do tej samej szkoły. I jedna jest na kwarantannie, a druga chodzi do szkoły. Przecież to jest aberracja całkowita, no. No tak, ale my nie wiemy, czy ta córka, która jest objęta kwarantanną, będzie zarażona koronawirusem. No panie pośle, no chyba robiliście państwo test córce i mam nadzieję, że córka jest zdrowa. No nie, powinna być zrobiona dla waszego spokoju pani, i dla waszego stanu zdrowia i waszej rodziny. Mhm. Ale jeszcze, panie redaktorze, ja bym ale to pani poseł Milczanowska kontynuuje. Ale wróćmy jeszcze do tego, co działo się latem. Co działo się jeszcze wtedy, kiedy ruszaliśmy z ostrą kampanią, żeby się szczepić i tak dalej. Jak była wielka prowadzona kampania antyszczepionkowa. Panie redaktorze, doskonale pan wie, jak pomagał nam tutaj wschód z serwerów rosyjskich i tak dalej. Były prowadzone w całej sieci tego typu narracja narzucana, po co się szczepić, nie ma COVID-a i tak dalej. Więc masa ludzi to przyjmowała. Ja wiem, że jest też wiele znanych postaci, no, które niestety mówią tak, a nie inaczej, żeby nie wierzyć w tę chorobę. Mimo że dane, fakty są przerażające, no to ludzie mówią, no usłyszeliśmy w radio, usłyszeliśmy w telewizji i tak dalej, bo są też takie nośniki medialne, które to przekazują. I to też wywołało taką, a nie inną skalę szczepień, bo ja sądzę, że gdyby nie było tego ruchu antyszczepionkowego, gdyby nie zadziałała tutaj też tak silnie Rosja i też jej taki jakby atak hybrydowy, bo to trzeba byłoby tak nazwać, to ja myślę, że mielibyśmy już około 70% społeczeństwa wyszczepionego. No, ja mam nadzieję, że te szczepionki rzeczywiście są. No widzi pan się śmieje. Czy nie pamięta pan, co się działo kilka miesięcy temu? Jaki był ruch? Co się działo w ogóle w sieci, na różnych portalach?
żeby się nie szczepić, po co, bo a już jak osoby wykształcone z wyższym wykształceniem do mnie mówiły o jakichś chipach i tak dalej, że mogą być wprowadzone do organizmu, panie redaktorze, no to naprawdę można było tylko ręce załamywać, że ludzie po wyższych uczelniach jednak dają się nabrać na takie bzdury. Proszę państwa, to wpisując, tak, pan poseł Borys będzie odpowiadał, natomiast ja do wszystkich państwa apeluję o jedną rzecz. Pani poseł Milczanowska ma rację, mówiąc o tym, że rzeczywiście była kampania i w dalszym ciągu jest kampania dość spora. Ludzi, którzy twierdzą, że to w ogóle to jest jakaś fikcja, farsa i w ogóle nie ma się czym przejmować. I rzeczywiście też ze strony wschodniej takie informacje padały. No ale z drugiej strony, państwo się zastanowią, chociaż przez momencik, gdyby rzeczywiście nie było sensu się szczepić, to po co wynaleziono by Sputnika? Właśnie, ja nie mogę tego słuchać, co mówi moja koleżanka, posłanka. Jeżeli wypływają maile pana Dworczyka, to Rosjanie. Jeżeli ludzie się nie szczepią, to Rosjanie. Zejdźmy na ziemię, wylądujmy na polskiej kochanej ziemi i zróbmy wszystko, żeby ten poziom wyszczepialności był jak największy. No dobrze, to ja od razu pana dopytuję. Wchodzę w słowo, ale brutalnie i szczerze. No to co można zrobić? Dawać ludziom pieniądze, mówiąc, masz tu 500 zł, idź się zaszczep? No znaczy, tak ja robili Amerykanie. Pamiętam ten hejt, który wylał się na aktorów, którzy w pierwszej kolejności skorzystali ze szczepień poza kolejnością. No i co oni zrobili później? A to w takim razie, jak pan tak dobrze pamięta, co zrobiła pani Janda na przykład, żeby rozpropagować szczepienia? Z tego, co ja kojarzę, nic. Co zrobiła pani z TVN-u, która poszła też poza kolejką? Też nie zrobiła wiele. Nie widziałem tej pani, która... TVN. Tak jest. Czy ja mogę, czy ja mogę dokończyć? Która ze swoimi liderami poszła się zaszczepić. Cała ta sytuacja spowodowała jeszcze w większym stopniu na końcu, nie oceniam tej sytuacji w momencie skorzystania z tych szczepień poza kolejnością. Mówię o tym, że spowodowała w pierwszej fali absolutnie wielkie kolejki do szczepień. Pamiętamy o tym wszystkim. Potem to wszystko nagle stanęło wraz z wiosną i latem, kiedy zachorowalność się zmniejszyła. Musimy dalej promować, znaleźć sposób na to, nie wiem, może jakieś gratyfikacje, może jakieś elementy. Czyli jednak kasa. Ale panie pośle, porozmawiajmy sobie szczerze. Polski Kościół, ale ja... Panie pośle, ale to rozmawiajmy szczerze. Czy dzisiaj państwo polskie powinno płacić tym, którzy nie są zaszczepieni, żeby się poszli zaszczepić? Ja stawiam konkretny problem. I konkretny temat też. Mówi pan tak, trzeba coś zrobić, a co zrobić, nie wiem. Powiem szczerze, mamy jeden z najgorszych... Jesteśmy na czwartym miejscu bodajże w Europie na końcu w procentowej wyszczepialności. I oczywiście, nawet jeżeli te szczepienia nie chronią przed zachorowaniem, ale chronią często przed śmiercią, powinniśmy te przykłady pokazywać. Panie pośle, zgadzam się z panem w 100%. Pan poseł Borys jest niezwykle mądrym człowiekiem i ma rację w 100%. Tylko nawet przypadki ludzi leżących pod respiratorami, opuszczających szpital, mówiących, popełniłem błąd, trzeba się było jednak zaszczepić, do świadomości ludzkiej nie przemawiają. I możecie państwo zaklinać rzeczy. Tak. Możecie robić, co chcecie, to i tak już nie zadziała. Dlatego, proszę państwa, poddaję wam pomysł, który być może jest niesprawiedliwy społecznie, bo gro ludzi zaszczepiło się i kasy z tego nie dostało. Ale lepiej chyba dzisiaj dać tych 500 zł ludziom, przekonać ich, żeby poszli się zaszczepić, aniżeli później tysiącami łożyć na ich ratowanie, no, gdzie była możliwość zrobienia tego szybciej. Panie redaktorze, doskonale pan pamięta. Muszą być liderzy opinii w każdym środowisku, w szkole, w zakładzie pracy, wśród polityków, wśród aktorów. Ta kampania musi być jeszcze w większym stopniu. Jeżeli mamy taki słaby problem wyszczepialności w małych miejscowościach, proszę jeszcze w większym stopniu zaangażować Kościół Polski do tego, aby jeszcze bardziej wpłynął na świadomość ludzi. Kościół Polski, podobnie jak wymiar sprawiedliwości, jest niezależny i niezawisły. Jeżeli politycy będą angażowali Kościół, tudzież sądy, to z tego będzie makabra. Pani poseł Milczanowska. Ja bym wolał, żeby nie angażować Kościoła w sprawy takie jak przypadek w Pszczynie, gdzie kobieta umarła dlatego, że państwo panie z PiSu zmieniliście prawa. No, panie pośle, to są rzeczy, musiałem o tym powiedzieć, ale ja wiem, ja rozumiem, powiem państwu szczerze. Nie mogę się potem otrząsnąć. Panie pośle, też nie mogę się potem otrząsnąć. Na Facebooka, kiedy widzę tę kobietę, każdy z nas ma dokładnie to samo. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. Panie pośle, powiem panu brutalnie, jak facet facetowi. Przesłanka dotycząca zdrowia kobiety została.
Ja nie wiem, dlaczego nie podjęto się przeprowadzenia tego zabiegu wcześniej. Ja nie wiem. Przesłanka dotycząca zdrowia kobiety jest. Tutaj nie było zagrożenie życia i zdrowia kobiety. Tutaj sprawa była dla mnie jednoznaczna. Ta biedna kobieta napisała, że dziecko musi w brzuchu umrzeć, a ona dostanie sepsy, wtedy będą ją ratować. Panie pośle, przesłanka dotycząca zdrowia kobiety w wymogach możliwości przerwania ciąży została. Anna Milczanowska. Takie mamy prawo, tak napisała ta biedna kobieta. Panie pośle. Panie pośle, niech pan w tak cyniczny sposób nie wykorzystuje tej tragedii. Ale proszę mnie nie przerywać. Proszę mi nie przerywać. Panie pośle, to proszę to wytłumaczyć. Ta tragedia dotknęła każdego z nas. Jest to ogromna tragedia i rzeczywiście nie powinno do tego dojść. Ale proszę nie mieszać tutaj pojęć ani Kościoła, proszę nie mieszać też orzeczenia, werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, bo przesłanka do ratowania życia matki, kobiety jest od lat i ona jest w prawie i powinna być wykorzystana tam w tym szpitalu. Nie mnie wydawać teraz wyroki i sądy, co się tam zadziało, bo są teraz powołane odpowiednie instytucje wysłane i to kontrolują. Zajmuje się też tą sprawą prokuratura, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Należy współczuć rodzinie, bo rzeczywiście my straciliśmy dwa istnienia ludzkie i mamy i to dziecko. Ale panie pośle, proszę nie manipulować, nie siać fake newsami, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego... Proszę państwa, to jest sprawa nazbyt poważna, żeby ją... Proszę państwa, nie gniewajcie się. To jest sprawa nazbyt poważna. Halo. Proszę państwa, mówię do pani poseł i do pana posła. Sprawa jest na tyle poważna i na tyle ważna i społecznie i w ogóle prawnie, że w ciągu minuty my jej nie rozstrzygniemy. Nie gniewajcie się państwo. Nie uciekam od tematu. Swoją opinię chyba wyraziłem też. Pani poseł Milczanowska, czy dobrym pomysłem jest dzisiaj, wracając, płacenie ludziom za to, żeby łaskawie zechcieli pójść się zaszczepić? Panie redaktorze, ja nie wiem, czy to nie będzie dobry pomysł. Ma pan rację. Może rzeczywiście, jak damy ludziom pieniądze, pójdą się ludzie szczepić. Ale chciałabym przypomnieć, że prowadząc kampanię, wprowadzaliśmy też takie rozwiązania, jak loterie i tak dalej, gminy, które wyszczepią się. I są takie gminy, które otrzymują po kilka milionów złotych z budżetu państwa za to, że u nich jest na przykład 70 czy 80-procentowa wyszczepialność. Być może trzeba w ten sposób, bo zna pan też przekorę naszą Polaków. I dlatego proponuję rozwiązanie takie, które Nawet te, które wprowadzaliśmy, panie redaktorze, kiedy był pełny lockdown, pan doskonale wie, że działały restauracje, działały kluby, ludzie tam chodzili, płacili ciężkie pieniądze za spędzenie tam nocy, więc to... Usługi kosmetyczno-fryzjerskie również kwitły, etc. Proszę tak państwa, jest. Musimy stawiać kropkę. Niestety, 8:30 minęła, czas na serwis informacyjny. Dziękuję państwu. Dobrze.